Witajcie maniacy War Thunder w kolejnym odcinku War Thunder po polsku. Dziś poruszę temat, na który mówi się mało konkretnie lub dużo bez sensu. Haki, cheaty, czyli ogólnie what the fuck. W internecie możecie znaleźć wiele materiałów pokazujących różne cuda, które są mniej lub bardziej nieudolnymi fejkami zrobionymi przez poszukiwaczy sensacji, bądź częściej popularności. Ja w tym materiale nie pokażę żadnego z nich. War Thunder nie jest wolną grą od nieuczciwych graczy, ale zazwyczaj kończą oni swoją karierę szybciej niż M18 po trafieniu z ISA drugiego. Zacznijmy od haków. A więc haka możemy mieć na kolesia z ulicy obok. Jeżeli już, to mamy do czynienia z hakerami, którzy próbują dostać się do bazy danych Gaijin lub częściej przechwycić co cenniejsze konta graczy. A więc czy osoby niepowołane mogą uzyskać dostęp do haseł graczy War Thunder? Oficjalna odpowiedź firmy Gaijin to jest: z całą pewnością możemy stwierdzić, że baza graczy nigdy nie stała się obiektem włamania, co tutaj według mnie jest trochę nie do końca prawdą, a wszelkie plotki na ten temat są fałszywe. Loginy graczy nie są pogrupowane w żadnej bazie, więc naruszanie jej bezpieczeństwa nie jest możliwe. Autoryzacja użytkownika w War Thunder jest zabezpieczona algorytmem z ciągiem zaburzającym, który jest niemalże niemożliwy do złamania nawet w przypadku uzyskania dostępu do bazy. Niestety niektórzy gracze używają takich samych lub podobnych loginów i haseł do różnych kont w różnych serwisach, co niepowołanym osobom daje możliwość do wykradnięcia informacji z gorzej strzeżonych źródeł i wykorzystania ich do przejęcia kont nieostrożnego gracza. Zalecamy korzystanie z silnego i niepowtarzalnego hasła, które znacznie poprawi bezpieczeństwo konta. Umożliwiamy również wykorzystanie dwustopniowej autoryzacji. Deklaracja ta nie do końca mnie przekonuje, no ale przejdźmy do cheatów. Na początek nad wyraz mocne pancerze, czyli tak zwany God Mode. A więc czy w War Thunder możliwe jest korzystanie z nielegalnych pomocy, takich jak niezniszczalność czy podobnych tego typu ułatwień? Wszystkie działania gracza, włączając w to kolizje, uszkodzenia, są przeliczane po stronie serwera. Oznacza to, że nawet jeśli odpowiedzialne za to parametry zostały zmodyfikowane w jakiś sposób po stronie klienta, nieuczciwi gracze nie zyskają żadnej przewagi w postaci niezniszczalności czy zadawania zwiększonych obrażeń. Wszystkie próby rozpowszechniania takiego oprogramowania są najczęściej próbą wyłudzenia pieniędzy lub danych do konta w grze. No dobra, ale co ze znacznikami i w ogóle widzeniem, gdzie się nie powinno widzieć? No cóż, a więc czy istnieje możliwość nieuczciwego włączenia znaczników i znacznika konta wyprzedzenia w bitwach realistycznych czy symulacyjnych? Określenie pozycji i identyfikacja celu jest istotną częścią gry w trybie realistycznym i symulacyjnym. Lecz gracze teoretycznie mogą tak zmodyfikować grę, by dojrzeć znaczniki ze znacznie większej odległości, co przy okazji narusza postanowienia licencyjne i skutkuje najzwyklejszym banem. Obliczanie widoczności po stronie serwera jest opcją, ale znacznie zwiększa wymagania co do jakości łącza. Gracz w takim wypadku nie mógłby mieć żadnej utraty pakietów, a jego łącze musiałoby być niższe niż 50 milisekund, czyli po prostu ping musiałby być bardzo, bardzo niski. W innym wypadku, gdyby Gaijin włączył, co jest, powtarzam, opcją, taką możliwość, grywalność gry znacznie by się zmniejszyła. Wyższe wartości powodowałyby, że gracze pojawialiby się i znikali z pola widzenia.
Gra nie wymaga wyjątkowo silnego połączenia internetowego i pozwala grać na serwerach z każdego miejsca na Ziemi. Konsekwencją tego rozwiązania jest obliczanie widoczności względem wroga tylko w ustalonym promieniu wokół gracza. Niemniej jednak nieuczciwe zwiększanie zasięgu widoczności nie da wymiernej korzyści w pojedynkach, ponieważ znaczniki pojawiają się zawsze na dystansie pozwalającym wykonać celny strzał. Testy Gaijin dowiodły, że włączenie jednej z drużyn znacznika kąta wyprzedzenia nie daje znaczącej przewagi. Największy wpływ na wynik bitwy ma jednak taktyka, komunikacja, no i umiejętności gracza. Wciąż jednak są prowadzone prace nad identyfikacją nielegalnych modyfikacji i usuwanie z gry graczy, którzy z nich korzystają. Ponieważ Gaijin uważa, że oszustwa po prostu niszczą ducha rywalizacji, nawet jeśli nie dają dużej przewagi. No to teraz może coś o aimbocie i o auto-aimie. A więc czym jest aimbot czy auto-aim według Gaijin? Terminy te wywodzą się z gier FPS, w których celowanie odbywa się za pomocą myszy i polega na wciśnięciu w odpowiednim momencie przycisku odpowiedzialnego za strzał, gdy celownik znajduje się na celu. Tak więc w War Thunder gracz nie celuje obierając kierunek strzału, lecz dostosowując tor lotu samolotu lub kierunek ostrzału zwierzyczki. AI, czyli tutaj ta sztuczna inteligencja, stara się możliwie szybko obliczyć prognozowany tor lotu i próbuje dobrać kąt ostrzału. Nie jest również możliwe natychmiastowe zmienienie toru lotu lub pozycji wieżyczki, jak ma to miejsce w grach FPS. Wróg zazwyczaj utrzymuje znaczną odległość, więc należy śledzić jego poczynania i kierować ogień w miejsca spodziewanego przecięcia się toru lotu pocisków i wroga. Gaijin przeprowadziło liczne testy, które dowiodło, że idealny auto-aimbot, który jest bardzo trudny do uzyskania ze względu na brak możliwości jednoczesnego zmodyfikowania plików po stronie gracza oraz serwera, osiąga wyniki trafień podobne do wyników przeciętnego gracza w trybie zręcznościowym i gorsze w trybie realistycznym. W trybie symulacyjnym nie ma możliwości celowania za pomocą myszy. W pojedynkach nasz idealny aimbot, niemożliwy do wykorzystania bez modyfikacji po stronie serwera, działa na niekorzyść graczy. No a co powinienem zrobić, gdy padnę ofiarą lub znajdę w grze błąd, który można wykorzystać na korzyść gracza? Gry sieciowe, tak jak i inne programy, mogą zawierać błędy, które nieuczciwi gracze będą próbowali wykorzystać w celu odniesienia korzyści. Nieustannie wychwytywane są i poprawiane tak szybko, jak jest to tylko możliwe, lecz czasem pojawiają się nowe. Jeśli znajdziemy błąd, który potencjalnie można nieuczciwie wykorzystać, powinno się jak najszybciej zgłosić to na forum u moderatora lub administratora poprzez prywatną wiadomość. Wykorzystywanie błędów w celu zyskania przewagi nad innymi graczami jest złamaniem postanowień licencyjnych i może spowodować całkowitą blokadą konta w War Thunder, co się bardzo często zdarza do tej pory. Jest to około 30, nawet i więcej banów miesięcznie. Tak więc w War Thunder, jak i w każdej innej grze sieciowej, zdarzają się nieuczciwi gracze, tyle że specyfika tej gry powoduje to, że ich działania nie są tak dotkliwe jak w innych grach. Oczywiście zdarzają się sytuacje nieprawdopodobne, ale są one głównie wynikiem nierównego pingu po obu stronach lub utraty pakietów. Tak więc raz może się wszystko od nas odbijać i będziemy innych nazywali noobami, a za chwilę tobie nie wejdzie tak zwana seta i nazwiesz kogoś cheatem. Ja osobiście nie mam żadnych problemów z tym zjawiskiem, może dlatego, że je rozumiem i poniekąd spodziewam. Dodaje to też trochę nieprzewidywalności do rozgrywki, a na koniec końców, jeżeli to doprowadza kogoś do szału, to zawsze jest jeszcze Tetris.
Ja przypominam tylko, że zakończył się konkurs w 50 subów, który organizowałem w poprzednim filmie. Wyniki tego konkursu możecie znaleźć na stronie Wolf Under po polsku, czyli www.taverna.co. Link do strony jeszcze raz podam w opisie filmu. Zwycięzcom gratuluję. Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Wolf Under po polsku. Życzę Wam dobrej zabawy, wysokich lotów, wielu fragów i jak najmniejszej ilości problemów z tą grą w przyszłości. Za obejrzenie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!